Ja muszę czekać momencie, bo już coś mi siedzi na twarzy i muszę szybko to zdjąć, bo dostanę szału momencie. Dobry kochani, witam was serdecznie na kanale Beauty 60+, kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko. Witam was ja, o, Marga, która ten kanał prowadzi, której myślą przewodnią tego kanału jest, moją myślą przewodnią tego kanału jest, żeby pokazać całemu światu, no jest to cały świat, że nie trzeba się koniecznie obstrzykiwać, czy chodzić do operować plastycznie, że wystarczy makijaż i kochanie, wygląda się bardzo dobrze i tyle. I o, nie. I kochani, tu makijaż, który potrafi schować niedoskonałości, a na światło dzienne wypuścić nasze najpiękniejsze, najbardziej urodziwsze cechy twarzy, kochani. Z czym do was dzisiaj przychodzę? Z haulem. Wy wiecie, że ja nie haulowa i praktycznie jak mam jakieś nowe coś, to ja to otwieram, używam i kochani, na tym kończy się cały moi drodzy haulowanie. A mianowicie, jedna rzecz kosmetyczna, kolorowa, czyli moi kochani, podkład Estée Lauder z SPV 45 Water You Want. I powiem wam taką rzecz, że ja dałam się namówić. Maksyneczka mówiła w którymś z filmików o swoich tam ulubieńcach i to było w jej ulubieńcach. W związku z tym zakupiłam i moi drodzy, przetestowałam już. Powiem wam, że nie wiem, czy ten film pójdzie, jak już będzie ten podkład przetestowany. Czy pójdzie wcześniej, czy później, nie wiem. Ale podejrzewam, że nie wiem, kochani, jak to wszystko zorganizuję. Bo ja nagrywam do przodu, żeby chociaż mieć na następny tydzień dwa filmiki, a nuż widelec coś się stanie i wiecie, jak to jest, nie? To jest, mówię, SPF 45. Na pierwszym miejscu składnikiem jest woda, a później 1 500 000 100 900 różnych. Naprawdę. Taka ilość, że Jezus, ja się wystraszyłam. On jest, jego kolor jest neutralny 1.0. 1N. I to tylko, już wam tylko pokażę. Jest, kochani, cieknącym. Rzadkim. Rzadkim podkładem. Ale który nieźle kryje, powiem wam. Wiecie, że ja nie lubię dużo. No i oksyduje. O, oksyduje. Ale to zobaczmy w tym filmiku, też się o tym innym filmiku dowiecie. A zatem to był haul kosmetyczny. A następny, co wam chciałam pokazać, to są, proszę ja was, biżuteria, którą zamówiłam w Shine. Patrzyłam się na ceny Temu i na ceny Shine'a. Są, kochani, takie same. Także wszystko jedno, gdzie się go kupi. Czy tu, czy tam. To jest naszyjnik. I tu są kolczyki. Prosta rzecz. Aha, co jeszcze chciałam powiedzieć, że one nie kosztowały więcej jak 5 euro, wszystkie te, no. To więcej nie wydaje. Aha, bo im to przykleili. Kleją taśmą klejącą. Aha, no chyba już. O, patrzcie, ładnie. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że się nic nie urwie, bo bym z tych innych, które kupiłam przed ten, no to się urwało, tak się urwało,
że nie dało się już tego naprawić, nie? No i to są kolczyki, ich na razie nie będę w uszy wkładała, chociaż czemu nie? Co jej mam złożyć? O, patrzcie jak fajnie. Elegancko, no bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że nie te metalowe dingi nie będą uczulać zbyt. Chociaż tu już coś powoli zaczyna wyskakiwać. Bo to w mgnieniu oka. Okej. Następny lecimy sobie do następnego. Starałam się zamawiać komplety. Kolczyki razem z moi drodzy. No, patrzcie. Fajne, nie? Starałam się kolczyki zamawiać, moi kochani, razem z naszyjnikiem. O. A tu jest naszyjnik i on jest na sznurku, czy na kawałku skóry, co mi się bardzo podoba. I wygląda o tak. No powiem wam, że w oryginale wyglądają nawet lepiej jak no, w nieoryginale. Jak na zdjątkach. Dobra. Leci następny. No, zaczynam swędzić oczy, zaczynam swędzić. Teraz będę musiała zdjąć te kolczyki. Następne. To są, moi drodzy, ja staram się, żeby metalów nie było w tego, choć tam piszą, że odniklowane, czy odcynkowane, że nie ma się czego bać. To są, moi drodzy, takie kolczyki. Dosyć ciężkie to jest, powiem wam. I do tego też trzeba... O, wyszło bez awansu tego. O, i do, nawet tu jest osłonione. Do tego też na skórzanym sznurku taki, moi drodzy, wisiorek. Bardzo ładna rzecz. Bardzo mi się podoba. Te korale wyglądały bardzo efektownie na zdjęciu i zaraz zobaczymy, co im się stanie. Znaczy, jakie będą w oryginale, czy one, nie, tak, były. I nawet jest ta. Bransoletka to będzie dla córeczki mojej Poliny. Co ja tylko patrzę sobie, czy on nie jest za krótki. I na moją szyję? Nie, jest okej. Okay. Daje się zapięć. Wytnie się. I to są takie koraliki, bardzo fajne. Ciężkie to jest, wiecie? I do tego takie o. No? Do uszu kuleczki. O. To sobie odbierzemy na bok. Bo zaczyna się robić burdel. Następny dzień bardzo też efektownie wyglądał. Na zdjęciu bardzo mi się podobał. Patrz. Ale on nie miał, ma tylko bransoletkę. O. Tych perełek trochę mam. No i to zapięcie tu z przodu, takie ze serduszkiem. Nie? Ale ja nie noszę, więc znowu się dostanie małej Hani. Teraz zobaczymy, czy się nie dostanie i to, bo oni mają, nie wiem, jakieś takie cienkie szyje. Ja to mam szyję taką, widzicie, porządną. O, kochani, wątpię, żeby się u mnie to spisali. 45. Ładny, parę centymetrów dłuższy. Byłby ok. Następny, który się też prezentował bardzo ładnie, a mam już podobne, dwa nawet. Tak, mam dwa. Tylko podobne, ale inne. No wiecie, o co chodzi, nie? To się Hania obłoży. Są to kolczyki. O.
dobre. Taki lakier do lakierowania mebli, czy podłóg. Taki. To prawdopodobnie to lakierowali takim, żeby to się trzymało i nie z ledą chodzi tu. No. No, naprawdę są piękne. Patrzcie sami. Są przepiękne. To jest kolczyk, nie? Dwa kolczyki i wisiorek w tym samym kolorze. O, kurna. Będę musiała metalowy gdzieś. O, nie popatrzyłam. Ale na początek ten, a później sobie jakiegoś tam parcia tego przyczepię i będzie, bo jest naprawdę śliczny. Śliczne to jest. I drugie, moi drodzy. Właśnie. Drugie, moi drodzy, jest srebrnym. Nie? To samo, no, tylko też kolory kolczyków inne, nie? A tu widać dokładnie, takie są te. Są. No bardzo ładnie. Mi się tego typu rzeczy bardzo podobają, jak są takie fikuśne. To jak kiedyś nie lubiłam pereł, tak teraz perły bardzo lubię i uważam za fajną rzecz. Nie? I nie mogę odżałować, że ten, no tak mi się podobał ten naszyjnik z tym serduszkiem. Nic, będzie się dziecko cieszyło z tego. O. I tyle. I to, moi drodzy, jest cały mój haul. O, tak wyglądają kolczyki bez tej torybki plastikowej. Bardzo ładne są, naprawdę są bardzo ładne. O, to jest takie ładne, nie? Sobie siedzisz i się świecisz. Kochani moi, filmik ten nie był za długi, bo za duży też haul nie był. Jeżeli chodzi o podkład, to jest specjalny filmik, gdzie jest on w roli głównej i testuję go. Czekajcie. 7-8 godzin. To musiałam sobie ci policzyć, nie? I testuję. Który pójdzie wcześniej? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia i tyle. Może pójść tamten z testowaniem, może pójść ten z testowaniem, może pójść ten z haulem. Jeszcze nie wiem, bo dopiero będę się orientować, jak będę te filmiki wszystkie wstawiać i programować na który, kiedy, co i jak. Nie? Jak je przede wszystkim obrobię i tyle. Bo będzie na pewno, jeszcze w styczniu się postaram, też filmik, który no, podsumowanie wszystkich kosmetyków. Jeżeli chodzi o kosmetyki pielęgnacyjne, to ja tu nie mam za bardzo co podsumować, bo ja praktycznie cały czas jadę na Pariensie, ale tam się coś, wiecie, coś znajdzie, jakiś kremik, jakieś coś, tam sobie leży gdzieś i nie wyrzucałam tym razem, żeby wam pokazać, co mi służyło, a co mi nie służyło i tak, no Pariens mi służy, jak najbardziej jestem za. Za tymi ich produktami, bo są bardzo, naprawdę bardzo fajne. No i będzie też pewnie z kolorowymi podkłady, paletki, chociaż wiecie co, z paletkami to u mnie jest tak, że jak kupuję paletkę, i tak jak było kiedyś z taką z Catrice, nakręciłam film z nią, to ze 2 lata temu, i moi kochani, ona miała te, no, o kurczę, zapomniałam, bo zapewne się nazywa, napiszę wam, jako błyszczyk. I kuźwa dostałam, po tej makijażu dostałam zapalenia spojówek, piekło, bolało wszystko, wypieprzyłam, wywaliłam ją od razu do kosza. Nie, nawet filmiku nie obrabiałam, wyciepłam po prostu coś okropnego, zaraz to po prostu wywalam. Jak jest do kitu i mówię w filmiku, że jest do kitu i ja już jej później nie mam.
Zdarza się, że mam kijowate paletki tylko dlatego, że ja kupuję, moi drodzy. Ja lecę na opakowanie po prostu. Mnie opakowanie, jak mnie weźmie, koniec, do widzenia, ja to muszę mieć i cześć. Ale to jest właśnie tak jak, bo ta Skatrys też miała takie, wiecie, złocisza takie na sobie, ładnie, bardzo ładnie wyglądała, nie było tandetne, nie? No ale w środku tandeta. Ale właśnie jak ten, to i przeważnie te, które kupiłam, które mają ładne opakowania, to, moi drodzy, sprawdzają się. Sprawdzają się jak ten makijaż paletą Avatar. Kupuję też normalne paletki, które na przykład wyszły, chcę taką czy coś, to ten, ale wtedy to już naprawdę muszę wiedzieć, czy ona jest dobra, czy zła. Albo kupuję paletkę, o której nie mam bladego pojęcia, i coś mnie trzepło i kupiłam, jak z tą Nataszą Denoną jedną, to jest to Huda Beauty, nie wiem. W każdym razie to był numer życia, odpracowałam. Dobra, kochani, nagadałam się już odpowiednio dużo. Mam nadzieję, że się Wam podobał ten film i że się moja biżuteria, którą dzieci widzieli w następnych filmikach, się spodobała. Mówię, nie kosztowało to, żadne nie kosztowało więcej komplet jak 5 euro, były po 2,80, 5 coś, bo sobie wstawiłam do 5 komplety z tymi, nie? Z tylko komplety, no. A tutaj mam ten biały. Ładna, podwójna. No, widzicie, co ja bym bez was zrobiła? Co ja bym zrobiła bez was? Sami popatrzcie. Teraz sobie biorę tu, o. Jak to będzie super wyglądało, o. I tu będzie drugie serduszko. Patrzcie, tu i tu. No, no kurczę, co ja bym bez was zrobiła? A zatem zakup udany, biedna dziewojka, bo nie będzie tylko miała jedną bransoletkę, ale będę kupować na pewno jakieś, to jej zawsze coś dam, tej Hani, bo ona taka słodka jest ta Hani. Kochani moi, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że klikacie, dziękuję, kochani moi, że opowiadacie dalej, róbcie, 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 życzę wam spokoju, kochani. Nie, niekoniecznie świętego i zdrowia, moi drodzy, wam z całego serca życzę. I co? I widzimy się już całkiem niedługo w następnym filmiku. Pa, pa. Mua. Mua.